Proszę pani, tym razem jesteśmy w Szczecinie na kongresie Arena Kobiet. Przed chwileczką pani miała niesamowitą prelekcję. Proszę powiedzieć, czego ona dotyczyła? Moja prelekcja dotyczyła tematu jakże aktualnego, a mianowicie toksyny botulinowej. Dokładny temat jej brzmiał: odczarować botoks. Dlaczego odczarować? Ponieważ bardzo dużo kobiet boi się toksyny botulinowej i jest bardzo dużo mitów na temat toksyny botulinowej. Na przykład jednym z takich mitów jest to, że nie chce mieć kobieta dużych ust po botoksie, a po botoksie wie, że będzie te usta miała mega duże. No jest to taki jeden z mitów, ponieważ botoksem my tych ust nie powiększamy. Albo kolejny mit to jest taki, że jak już raz zacznie robić botoks, musi go do końca życia robić. Albo że jak zrobi botoks, to będzie miała zamrożoną mimikę, nie będzie mogła ruszać brwiami, albo będzie wyglądała jak manekin. To jest też kolejny mit. Uważam, że w rękach doświadczonego lekarza każdy zabieg jest bezpieczny i każdy zabieg jest dla ludzi. O tak. A właśnie chciałbym pani również dodatkowo dowiedzieć, jak na przykład pani ocenia niektóre polskie gwiazdy albo celebrytów, którzy na przykład nadużywają właśnie zabiegu medycyny estetycznej, że albo na przykład mają zbyt duże usta, albo zbyt duże i okropne na przykład policzki. To znaczy tak, każdy ma swoją estetykę, tak? Nie mi jest to oceniać, natomiast ja jako lekarz bardzo często odmawiam moim pacjentom zabiegu. Jeżeli przychodzi do mnie kobieta z, w mojej ocenie, bardzo dużymi ustami i uważam, że ona nie wymaga takiego zabiegu, bardzo często odmawiam. Po prostu odmawiam zabiegu, wykonania zabiegu, kolejnego powiększenia ust bądź policzków. W mojej ocenie jest to takie troszeczkę już nieestetyczne. Mogę pani również nie zapytać, ponieważ pani dzisiaj poruszyła dość ciekawe zagadnienie, iż toksyną botulinową można w tym przypadku leczyć na przykład migrenę. Tak. Czy faktycznie tak jest? No oczywiście, inaczej bym o tym nie mówiła. Jest to udowodnione naukowo. Bóle migrenowe mają bardzo często podłoże napięciowe, wynikające z zbyt dużego napięcia mięśni, odpowiednich mięśni, które odpowiadają za tak silny ból głowy. Relaksacja tych mięśni, czyli podanie toksyny botulinowej w odpowiednie mięśnie, naprawdę bardzo pomaga. Nigdy nie może być to jako jedyne leczenie, ale czasami pacjenci, którzy bardzo cierpią, wyczerpali wszystkie potencjalne możliwości u neurologa, u psychiatry, u psychologa, bardzo często zwracają się do mnie o pomoc i rzeczywiście jest to spora ulga dla nich.